Ruszyły zapisy na tegoroczny bieg zielonych sznurowadeł organizowany przez Fundację Bezmiar. Biegacze, którzy chcą wziąć udział w tej imprezie, powinni się pośpieszyć. Wolne miejsca rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. 22 marca w Marynie odbędzie się 6. edycja półmaratonu, biegu na 5 km oraz marszu Nordic Walking na tym samym dystansie. Tradycyjnie rywalizacja sportowa będzie miała charakter charytatywny. Akcja charytatywna, jak zwykle zbieramy środki czystości, takie środki higieny osobistej oraz bieliznę dla chłopców i dziewczynek z ośrodków szkolno-wychowawczych w Puławach. To jest w wieku od 3 do 19 lat, także każdy, kto może przynieść skarpetki, majteczki, koszulki, to bardzo prosimy. Dwa biegi, półmaraton i 5 kilometrów. Trasy są atestowane, czyli co do centymetra powinny się zgadzać trasy. Wydaje nam się, że powinni wszyscy uczestnicy być bardzo zadowoleni, dlatego że mamy wiele kategorii i oprócz kategorii open mamy kategorie wiekowe, mamy kategorie najszybszych mieszkańców miasta Puławy. Zapraszamy również do rywalizacji drużynowej, gdzie trzech lub czterech, zależy od konkurencji, najlepszych uczestników z danej drużyny będziemy klasyfikować. Także myślę, że jest szansa, że wiele osób stanie na podium. Jak co roku przyjeżdżają do nas bardzo sympatyczni ludzie, atmosfera jest miła. Żeby tylko pogoda dopisała, to myślę, że będziemy zadowoleni. Zapisy ruszyły. Mamy 300 miejsc na półmaraton, 300 miejsc na 5 km, 150 miejsc na Nordic Walking. No muszę powiedzieć, że zapisy trwają jeden dzień i już jest 100 osób na półmaratonie. Także przypuszczam, że do końca stycznia, może w pierwszym tygodniu lutego, mogą się już skończyć zapisy na półmaraton. Także jak jeszcze ktoś chce, to zachęcam, żeby już po prostu podjął tą decyzję. Bardzo nam jest miło poinformować, że tak jak w roku ubiegłym, półmaraton zielonych sznurowadeł otwiera koronę półmaratonów Lubelszczyzny. Czyli półmaratony na Lubelszczyźnie, 7 takich półmaratonów, które są przez cały rok. Pierwszy półmaraton jest właśnie w Puławach. Finał, rozdanie statuetek pewnie będzie koniec października, listopad. Także wszystkim serdecznie życzymy, żeby każdy, kto planuje, te co najmniej 5 maratonów w roku ukończył. Zarówno startujących, jak i kibiców czekają dodatkowe atrakcje, kilka nowości oraz niespodzianki. W tym roku szykujemy też trochę niespodzianek. Na pewno chcemy zwrócić uwagę na eko. Czyli no wiadomo, co należy się spodziewać, że będziemy używać mniej plastików, będziemy większą uwagę zwracać na segregację śmieci. Nie chciałabym wszystkiego ujawniać, żeby też to była trochę niespodzianka dla uczestników. Na pewno też jest tak, to co już bym chciała ogłosić, przy odbieraniu numeru startowego w biurach zawodów, nie spodziewajcie się pakietu startowego, bo w tym roku chcemy zrobić pakiet finishera. Czyli pakiety będzie się otrzymywało na mecie. Ci, którzy ukończą bieg czy marsz Nordic Walking, po prostu dostaną oprócz medalu, każdy na mecie dostanie pakiet finishera. Kto nie biega, kto nie chodzi, kto nie czuje się na siłach, zapraszamy serdecznie na całą trasę biegów, dlatego że będą strefy kibica, można samemu taką strefę kibica utworzyć, będą nagrody dla stref kibica, dla najlepiej kibicujących osób też przewidziane są konkursy. Link do strony internetowej, na której prowadzone są zapisy, można znaleźć na witrynie Fundacji Bezmiar.